Ale śniegu dosypało, ja cię mam. Dosypało ładnie śniegu. Dobrze, żem te buty wziął, kurde, wysokie. Lake Louise, Banff National Park of Canada. Dzisiaj mamy 18 marca 2012. Bogusi dzisiaj urodzinki są. Nawet temu dziecku życzenia nie złożyłem. Rozumiesz? Muszę zadzwonić do tej Boguni kochanej. Okej, idziemy teraz nad jeziorko. Wow, zobacz. Idziemy na jeziorko. Śniegu tu dorypało ładnie. Stojaczek mamy. Także będziemy robić zdjęcia. Ale tutaj, kurde, dorypało śniegu. Ja cię mam. Wow. Look at this. Beautiful. Sweet love from Lake Louise. Lake Louise, Banff National Park. Piękna zima, coś pięknego. Zobacz, jak pięknie nasypało śniegu. Hotel Lake Louise. Well, we'll find the trail. Don't be afraid. No, because I went like this.
Tutaj można wkoło tego jeziora iść. Widzisz, ludzie chodzą wkoło jeziora. Nawet o tam daleko, zobacz. O, na nartach sobie biegają wkoło, okej. Narty biegowe. Cross country. Coś pięknego. Wow. Bogusia, musisz tu w zimie przyjechać. Pięknie. Dosłownie, super. Coś pięknego. Tam w oddali mamy ten hotel. O, sobie pykniemy. O, takie zdjęcie. Akurat słoneczko mi zaszło. Tam to się boję iść, bo jak spadnę, to do pasa chłopie śnie. Ale świetnie. Taka fajna cisza taka. Piękna sprawa. Warto było tu przyjechać znów do Lake Louise dzisiaj. No, idziemy jak ślimak, ale ja nie wiem, czy ja do tego Jasper dzisiaj dojadę. Podjedziemy na ten lodowiec. To jest ogromny park, to się tak wydaje. Atrakcji tyle po drodze, że szok. I wyobraźcie sobie, że robiłem sobie zdjęcie i się wpierdzieliłem. Do bioder, do śniegu tu. Myślałem, że już nie wyjdę. Zaraz wam pokażę. Tu stałem jedną nogą. A tu żem się wpierdzielił. Okej, miałem zrobić zdjęcie jeszcze na hotel Lake Louise tutaj. To chyba z tamtej strony będzie lepiej. Albo tam dalej. Tu idzie prawdziwy turysta. O, GoProwiec jakiś. Skarpeteczki po kolana. Tutaj na nartach biegowych sobie biegają. Zarąbiście, powiem wam, że jest zarąbiście. Coś pięknego. Szkoda, że nie ma takiego mocnego słońca, ale nie będę już narzekał. Jaka jest, taka jest. Nie ma mgły, śnieg nie sypie, nie mam co narzekać. O, się słoneczko pokazało na chwilę. Na tych górkach. Gościem koniami wozi ich tam furą dookoła chyba. Kurde, jak oni jeżdżą tymi nartami. W sumie jak umiem, tak jeżdżą. Grunże coś robią, nie? No. Tu jest taka chatka jakaś. Nad samym jeziorem, tutaj w lecie Kenuta mają, teraz jakiś ratownik jest, coś takiego, nie? Także
Dobra, co miałem sfilmować, to jedziemy dalej. Chociaż ta pogoda nie jest taka aż piękna, ale... A co będę robił? Piękny ten Lake Louise, jakie ośnieżone te górki, troszkę wyprostuję. O, teraz jest fajnie. Teraz chyba lepiej, nie? Dałem filtr lekki. I tak jak masz narty, to na biegowych nartach można po tym śniegu dawać. A w butach to się zapada, nie? Zaraz po kolana spadniesz do śniegu i tak jak my z Bogusią szli w Jasper, w tym Millen Lake. Zaraz się zapada śnieg po kolana, po pas wpadniesz i cię później nie można wyjść, kurde, z takiego śniegu. Lake Louise w zimie jest też zarąbisty. Mówię wam, coś pięknego. Coś pięknego, mister. Te drzewa to są coś super, naprawdę. Piękna sprawa. Także Bogusia, jak tu przyjedziemy kiedy w zimie, to bierzemy te albo cross country narty i idziemy w koło jeziorka. Bo tak, to kurde, będziemy po kolana się zategowywać. Ja już próbowałem parę razy, poszedłem i się zakopałem po kolana i szkoda po prostu się tegować. Jeszcze ostatni wzrok na Lake Louise i jedziemy. I mean hotel. Lake Louise i Hotel Louise. Pięknie.